Przed nami Krzysztof, czyli Dobie FM, lider po pierwszym dniu, człowiek bezkompromisowy. 6 zwycięstw, 0 remisów, 4 porażki. Wyniki, jak widać, u siebie zwykle doskonałe, na wyjeździe trochę gorzej, ale to może sam Krzysiu nam powie, jak ocenia ten pierwszy dzień w turnieju. Zacznę od tego, że terminarz był taki, jak chciałem. To się kończyłem jakby kolejkę naszą między sobą z Magdim, więc liczyłem na to, że na przeciwnikach uzbieram w miarę dobrą formę drużyny i z Łukaszem będzie też dobrze. Nie ukrywam, że no pierwszy mecz mnie zaskoczył trochę, zwłaszcza przez poprzeczki i osłupki. Więc przegrałem 4-1, następnie już było coraz lepiej, ale każdy mecz wyjazdowy to była jakaś tragedia. Z Mateuszem zacząłem kombinować, bo prowadziłem 2-1 i uznałem, że zacznę grać defensywnie, zacznę się bronić, to był błąd. Na koniec pierwszej tej naszej tury z Magdi wygrałem 2-0, pozytywnie. I kończyłem wczoraj dzień przeciętnie 3-2, choć walczyłem do końca. 2-3, no, bo 2-3, przegrałeś, tak? Przegrałem, no ale mówię, że przegrałem 3-2 właśnie. Przegrałem właśnie z Łukaszem, choć do końca było gorąco. Było gorąco, no. Troszkę szczęścia nie mam, ale no taka jest ta gra. Nie masz szczęścia, jesteś na pierwszym miejscu, także każdemu życzymy... Mogło być lepiej. Tyle braku szczęścia. Też pamiętajmy, że to jest, nie wiem, wyrównany poziom, każdy ma tu swoje ambicje, także pierwsze miejsce jest na pewno wielkim sukcesem po pierwszym dniu i życzę Ci, abyś je utrzymał i nie mówił o braku szczęścia. Jak poprawię grę na wyjeździe, to wszystko jest możliwe. Zatem powodzenia w drugim dniu i w kolejnych. Dziękuję.